Cześć, tu znowu ja, Andrzej Kamionka. Jesteśmy ponownie w AGD Prestige. Tak jak zagłosowaliście, robimy dzisiaj pankejki. Jestem gościnnie oczywiście u Łukasza, który tak jak ostatnio mi pomaga. To co? Robimy? Szykujemy wszystko? Tylko zanim. Jedną fajną rzecz. Dostosujemy okap o wysokość płyty. Okay. Czy jeszcze nie? Jeszcze bliżej. Jeszcze kawałek? No bo nie zahaczę szybciej ty, nie? Jesteś wyższy ode mnie. Ale super. Fajna sprawa. Okej, okay. Dobra. To co, ruszamy z pankejkami. Jeśli chodzi o pankejki, mamy już wszystkie składniki przygotowane. Robię je pierwszy raz, więc mam nadzieję, że mi wyjdą i ich nie przyjaram. Jeżeli byś mi pomagał, albo będziesz zjaranem. Czyli to już dla mnie, okej, rozumiem. Będziemy eksperymentować troszeczkę dzisiaj. Dzięki niektórym z Was, którzy obserwują mój profil na Instagramie i wysłali mi przepisy, wybrałem taki, który kilka osób mi poleciło. Jest banalnie prosty, tak naprawdę nie trzeba kombinować, ubijać pianki w ogóle, bo tak wiele przepisów trzeba robić. Tak naprawdę wszystko mieszamy, dodajemy składniki, mieszamy i robimy pankejki. Dzisiaj, znaczy do końca nie byłem pewny, co wygra w głosowaniu, więc mam i batelię do naleśników i do pankejków. Ja nie lubię takich malutkich, więc mam troszeczkę większą, tą 15-centymetrową. Ale w każdym razie dodajemy wszystkie składniki, które potrzebujemy, czyli mamy mąkę pszenną, szklankę 1/4, mamy maślankę, jedną szklankę i tam 1/4 kolejną, 1/4 szklanki oleju, jedno jajko, mamy szczyptę soli, sodę oczyszczoną, bo ona powoduje, że te pankejki rosną. Dokładnie. I to jest łyżeczka, plus duża łyżeczka proszku do pieczenia. No i wszystko razem mieszamy. Co warto wspomnieć, no to dzięki oleju, który jest dodany do wszystkich składników, tak naprawdę nie musimy dodawać nic na patelnię, bo to już dzięki temu nie powinny przywierać i te pankejki powinny nam fajnie wychodzić. Później oczywiście, jak już wszystko przygotujemy, no to wiadomo, jak pankejki, no to soskronowy, chociaż soskronowy nasze. Ty chyba nie lubisz, tak? Nie lubię cukru, więc dla mnie, no, ale cieszę się, że są owoce, bo to na to liczę. A ja pomyślałem właśnie, że będzie sos klonowy, banany plus maliny, no i mam startą gorzką czekoladę, żeby posypać, jednak ta nutka tego smaku pozostanie nam w tym wszystkim. To co? Mieszamy. Dobra, dodajemy sobie mąki, a cukier puder też jest oczywiście, 1/4 szklanki, dziś jeszcze tak miałem sobie wszystko przygotowałem wcześniej. Dodajemy maślankę. Ciach. O. Tyle fajnie, że tak naprawdę te wszystkie składniki w tym przepisie jest o tyle fajne, że tak naprawdę jest proste. Mieszamy wszystko. Okay. Nie było, że robimy pierw to. Tak. No bo część przepisów tego wymaga, tak. Ale widzę, no nie wiem, czy sam gdzieś go wyszukałeś, czy dostałeś gdzieś ten przepis, tak. Czy dostałeś go. Tak. Pomogły kilka osób, które na bieżąco obserwują mój profil i powiedziały, że one już go zweryfikowały. Jednolita masa wyszła. Teraz Andrzeju, mam dla Ciebie bojowe zadanie. Przełóż tą małą patelnię na przykład na środek. Okej. Okay. Jest na piątce, przekładasz ją. Płyta ma system zapamiętywania wielkości garnka czy patelni. Więc jak na przykład coś sobie gotujesz i chcesz zwolnić dany palnik w tym wypadku, odkładasz to sobie na bok, on zapamiętuje na jakiej mocy zostawiłeś daną rzecz, dany garnek i automatycznie możesz sobie włączyć nową rzecz. To co? Zaczynamy gotować? Zaczynamy smażyć. Smażyć też pankejki, to można powiedzieć, że to takie pieczenie wręcz, nie? O, fajnie, już nagrzewa. Tak naprawdę troszeczkę intuicyjnie musimy dzisiaj zadziałać, bo niestety... Nie znasz tej płyty. Nie znam tej płyty, dokładnie. Metodą prób i błędów, jak to przy pierwszym razie zawsze jest pierwszy naleśnik czy pankej. Jest jaki jest, o, zawsze właśnie. On jest po to, żeby sprawdzić temperaturę, to prawda. O właśnie, więc zobaczymy, czy ja sobie zaryzykuję. O, ciekawie. Dobra, czyli leci.
lecimy z pierwszym. Spokojnie, możesz tą miseczkę sobie nawet przy samym prawie, przy samej patelni trzymać. Właśnie pamiętam, co mówiłeś, no. że nie muszę się martwić. No to... Fajne te pankejki powinny wychodzić, bo są akurat na średnicę 15 cm. Oczywiście, jak ktoś woli więcej syropu plonowego, można dawać o maliki. Proszę, że bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Rzucimy jeszcze. O właśnie. Jeszcze co, nie będziemy żałować. O, super. I starta gorzka czekolada. Voilà. No i tak oto mamy przygotowane pancake'i, mi się już ostatni smaży. Troszeczkę przerumienione nam wyszły, ale jednak tak naprawdę... Ja takie lubię. O, super, dzięki, pocieszasz mnie. Nie, wyśmienialnie moim zdaniem. Dziękuję, bo jednak pierwszy raz robiliśmy, nie miałem w ogóle wyczucia żadnego. Mam nadzieję, że będą smakować. Sosik klonowy jest, banan, malina i czekolada. Także wcinaj, bo wiem, że zaraz musisz uciekać. Dokładnie. Więc mam nadzieję, że troszeczkę będziesz miał energii na drogę. Pewnie. Dzięki. Jasne. A ja Was zapraszam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości a propos sprzętów, jak widzicie, nawet na nich gotujemy. Zapraszam Was serdecznie do AGD Prestige. A Ciebie, Andrzeju, zapraszam do następnego gotowania. Tylko pytanie, co ugotujemy? Bo sami tego jeszcze nie wiemy, więc trzeba będzie coś wybrać.